Myślałem, że mi skrzynka odbiorcza wybuchnie odnośnie tego moda. Rob Zirealizm. Zobaczmy, jak jest dobry. Widzowie, jeszcze tylko taka mała notka. Jak podsyłacie mi modyfikacje do Man of War, to upewnijcie się, że one są zupdate'owane i aktualne. Bo widzowie, podsyłacie mi mody, które nie są zaktualizowane w ogóle i trudno, żebym je nagrał, gdy nie działają, prawda? Moi drodzy, 1944, Francja, Normandia, ostateczna defensywa. Musimy bronić wycofujących się niemieckich żołnierzy. Miejmy nadzieję, że będzie nam dane po prostu cokolwiek tutaj ugrać. No i moi drodzy, musimy bronić miasteczek i musimy bronić ogólnie miast przed nadejściem wojsk alianckich. Mamy flaki 88-8, mamy paki 40, oczywiście to są już świetne działa. Mamy 38, które już są słabe, mamy tutaj, moi drodzy, moździerz i mamy dwa razy MG-34 i 42. No, miejmy nadzieję, że to jakoś damy radę. Ciężarówka będzie ciągła flaka. Aha, ciężarówka nie może pociągnąć flaka, no to nie fajnie trochę. Dobrze, nasi żołnierze już powolutku, moi drodzy, zmierzają za front. Będą ciągnąć te działa. Niestety nie działa. Nie da się nic tutaj przypiąć. Udało się ciebie przypiąć. Dobrze, czyli tego flaka dostarczymy jak najszybciej. Mamy też medyków, którzy będą aktualnie stać tutaj. Tutaj, moi drodzy, ustawimy Tygrysa do obrony, bo on będzie miał pięknie tutaj przestrzał. I moi drodzy, to jest 1944 rok. Normandia. To jest naprawdę już jedna z bardziej ostatecznych obron Niemiec. Moi drodzy, Amerykańcy ruszyli. Na razie robią lekki rekonesans, ale ja tutaj się nawet przygotowałem już dobrze defensywę. Ustawiłem żołnierze w okopach, karabiny maszynowe. Tutaj ukryty karabin maszynowy, który będzie siekał wszystko, co po prostu wejdzie mu w drogę. Tutaj mamy Panzera Ham, tu mamy Panterę, tutaj reszta oddziałów okopowych. Tutaj mamy już czołgi typu Tygrys. Tutaj postawiłem też worki z piaskiem specjalnie. A tutaj ustawiłem działo flak. I ja bardzo liczę na to działo, że to działo będzie mi ściągało po prostu wszystko, co mi tu będzie jechać. 67 minut, zobaczcie, będzie trwała ta defensywa. Na razie Amerykańcy wysyłają typowy rekonesans. No, zostaje skoszony w 2 sekundy praktycznie przez karabin maszynowy. No i czekamy na amerykańskie czołgi. Amerykanie wysyłają coraz więcej oddziałów piechoty i ciężarówek. To jest dopiero początkowy stage, czyli początkowy atak. Jadą już jakieś pierwsze pojazdy. Jedzie tutaj Greyhound. Nie, to jest M20, to nie jest Greyhound. Ale ta M20 zostanie wyeliminowana w sekundę. Proszę bardzo. One shot, one kill, do widzenia. Właśnie, mamy tutaj teraz dodatkową misję. Mamy zabezpieczyć 77. Dywizję Piechoty, która się wycofuje aktualnie z Normandii i oni będą uciekali. Mam nadzieję, że będziemy w stanie ich zabezpieczyć. Jadą już pierwsze ciężarówki i pierwsze oddziały AT zaczynają się pojawiać na granicach. Tutaj mamy Stewarta, który no już nie mamy Stewarta. Pierwsze czołgi typu Sherman pojawiają się już na polu bitwy, ale o Jezus Maria, na prawdziwa zapalniczka, naprawdę zostają szybko wyeliminowane. Zobaczymy, ile pożyje ten Sherman. Wydaje mi się, że o Jezus. No niedługo sobie pożył. Pierwsze czołgi typu Sherman, to jest dopiero 46. minuta, moi drodzy. Trzymamy się, moi drodzy, trzymamy się. Jadą kolejne czołgi typu Sherman. To już jest ten Sherman, no to jest M4A1, A1 zwykła, nie? Tutaj sądzę, że moje Pantery sobie bez problemu poradzą. Na razie jest dobrze. O mój Boże, no tego się nie spodziewałem. Moi drodzy, z flanki atakują nas oddziały amerykańskie. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Tutaj muszę oddelegować jak najszybciej, ale to naprawdę jak najszybciej, dywizję piechoty. To działo jest bardzo zagrożone. Pantera już tutaj jedzie. Tutaj mój czołg oberwał. Będziemy się starali wyeliminować tego M4A1 Shermana. Proszono jest tutaj na wsparcie. Pantera oczywiście musi zostać podciągnięta, no i musimy zbierać pieniądze na piechotę, bo nie mamy jej zbyt dużo. Chociaż ta Pantera ma na sobie 4 żołnierzy dodatkowych. Ściągamy ich z czołgu i, moi drodzy, ostateczna defensywa Niemiec rozpoczyna się. Musimy jak najszybciej wycofać stąd paka 40, inaczej będzie naprawdę problematycznie. Mój oczywiście Panzer stanie w ten sposób. Moja Pantera już jest na miejscu i zaczyna siekać. Coraz więcej oddziałów mojego przeciwnika szarżuje z flanek. Moja Pantera schowała się tutaj za kamieniami. Bardzo dobrze. Jesteśmy atakowani z flanek. Miejmy nadzieję, że Sherman ma penetrację, żeby mnie przebić. To jest właśnie ten problem. Z pierwszej flanki jadą dalej Shermany. To jestem tutaj chociaż o tyle spokojny, że powinienem być w stanie utrzymać tą linię frontu. Powinienem. Czy będę, to nie wiem. Czekamy, aż przejedzie konwój. Nie spodziewałem się ataku z flanki, moi drodzy. Nie spodziewałem się. Mam nadzieję, że ta moja Pantera będzie w stanie tu się utrzymać. Lewa flanka została tak jakby zabezpieczona. Ja nie chciałbym się wycofywać jeszcze dalej. Aktualnie zabezpieczyliśmy odwrót tej dywizji, więc misja gotowa. Zostało nam jeszcze obronić miasto przed Amerykanami. Mój Tygrys pod coraz większym naporem ognia, moi drodzy. Jesteśmy atakowani z flanki i tak dalej. Tutaj moi żołnierze się wykrwawiają. Niestety nie macie oddziałów tutaj medycznych. By się naprawdę przydał medyk, który mógłby to uleczyć. Coraz więcej oddziałów jedzie z flanki. Ten Sherman to po prostu oszalał. Proszę cię, Pantero, musimy go skosić. Nie ma takiej opcji nawet, żebyśmy go nie skosili. Lecz tu kamień zasłania. Pięknie. Strzał oddany. Dobrze, Sherman unicestwiony. Pak 40 powinien mi całkowicie zabezpieczyć wszystko. Znowu moi żołnierze nie mają amunicji. Znowu ich muszę jak najszybciej wycofać. Moje oddziały frontowe, moi drodzy, dostają ciosy i padają, ale resupply'ów na razie nie potrzebują.
potrzebują. Ja tutaj muszę ściągnąć elitarną drużynę panzergrenadierów do obrony miasta, bo jak mi wejdzie chociaż jeden żołnierz, to ja padam, nie? Koniec misji. Jesteście gotowi wracać na front, później was rozdzielę. Medyk, lecisz. Amerykanie podchodzą coraz bliżej, coraz bardziej otwarcie mnie po prostu atakują. Elitarny oddział panzergrenadierów już biegnie, moi drodzy. Coraz więcej oddziałów amerykańskich jedzie, moi drodzy. Na razie to tylko Shermany, zostało jeszcze 30 minut. Pojawiają się już pierwsze, moi drodzy, 76 i Wolveriny. Teraz będzie naprawdę ciężka, moi drodzy, akcja. Mój Tygrys powinien sobie z tym wszystkim poradzić. I moja Pantera. To jeszcze mój Panzer daje bokiem do linii frontu. Naprawdę mądrze, Łukasz. Sytuacja robi się coraz cięższa po prostu na tym froncie. Tutaj ta druga Pantera powinna podjechać. Tak samo jak powinniśmy podciągnąć te działo bliżej. Cały czas atakują nas, moi drodzy, to większe, to mocniejsze oddziały już Amerykanów. My staramy się, staramy się jak tylko możemy utrzymać po prostu wszystkich przy życiu. O Jezus. Stało 26 minut. Dalej coś jest do naprawy, niestety. Ale nie no, dobrze się utrzymujemy. Na razie sytuacja, moi drodzy, wygląda bardzo dobrze. Kupa amerykańskich zniszczonych czołgów, 76 i tak dalej. Jadą dalej. Tutaj Stewarty. Trzymamy się, moi drodzy. Trzymamy się, można powiedzieć. Nie wiem, dlaczego mój PAK-40 nie strzela w tego Stewarta. Dla mnie niewyobrażalne trochę. A on nie może. No tak. W takim bądź razie nie pozostało mi nic innego, jak podciągnięcie po prostu Pantery. Dobrze, mój pak się ładuje, świetnie. Ta Pantera obrywa naprawdę nieziemsko. Ja za niedługo będę ściągał jej wsparcie. Wszystko jest dobrze, żołnierze stoją. Tutaj się nie utrzymacie, ja bym proponował, żebyście się wycofali jeszcze głębiej. Tam już nich nie podniosę niestety. Tutaj mój czołg został zniszczony w ogóle. Dobrze, że... Ojejku, tragedia. Dobrze, miejmy nadzieję, że Pantera to utrzyma po prostu. Moi drodzy, Amerykanów zniszczyliśmy naprawdę kupę. Naprawdę bardzo duży ogrom Amerykańców został zniszczony. Jadą dalej Shermany, jadą 76. Tu mamy, moi drodzy, już Slugery. Jezus, czy to jest Firefly? Nie, to jest 76 Sherman. I zwykłe, jak i zwykłe Shermany. Tutaj z flanki, moi drodzy, Sluger. Potężny niszczyciel czołgów. Jesteśmy aktualnie zbyt mocno przygwożdżeni ogniem. Mój Tygrys może podskoczyć troszeczkę bliżej, żeby dawać lepszą osłonę. Idealnie. Pięknie. Tutaj moja Pantera jeszcze żyje, więc ona powinna dawać naprawdę fajną osłonę. Proszę o jak najszybszą naprawę tego pojazdu. O Jezus. O, moi drodzy, jest niezmiernie ciężko. The Last Defense jest naprawdę Last Defense'em. O Boże, coraz więcej żołnierzy amerykańskich tutaj przybywa. Jest ich coraz więcej, są coraz szybsi. Wchodzą już do okopów. Ledwo jestem w stanie ratować moich żołnierzy. Nie, medyk, uciekaj, ty jesteś zbyt cenny. Dobra, leczcie się i macie ich spróbować zatrzymać. Ta Pantera próbuje tutaj utrzymać tę dywizję piechoty. Ja spróbuję też to zrobić manualnie, ale wątpię, że to się uda. Ogrom amerykański. Ja nie mam jak uratować moich panzergrenadierów teraz. To mnie bardzo boli. Ale jeżeli będę musiał, to postaram się wycofać siły pancerne do miasta i postawić tutaj swój last defense. Zobaczymy, czy będzie to potrzebne. Sądzę, że tak, więc... No, miejmy nadzieję, że nie. Dobra, moi drodzy, powoli staram wycofać się jak najwięcej żołnierzy do miasta. Zostało 16 minut. Dziękuję za suba. Zostało 16 minut. Ja tej Pantery nie mogę wycofać, bo ona musi traka mieć naprawionego. Ta też. Czyli tych Panter już nie wycofam. O tym mogę zapomnieć. Te Pantery mogą robić jako żywe bunkry po prostu tutaj. Dałbym chociaż radę flaka wycofać. Chociaż flaka. Naprawdę. Flak... 38 run. Tygrys jeszcze stoi, więc jest okej. Coraz więcej żołnierzy mojego wroga wchodzi już do miasta i to jest problemem teraz. To jest bardzo dużym problemem. Spróbujemy się wycofać, moi drodzy, tymi panterami. Tym się nie wycofam, więc o tym mogę zapomnieć. Tygrysa bym chciał stąd uratować, bo on jest naprawdę mocny. Panzergrenadier proszony. Dobrze, uruchomimy resupply. Moi drodzy, wycofujemy się naprawdę głęboko teraz. Palimy gumę do miasta, moi drodzy, bo tu innej drogi po prostu na to nie ma. Kolejne bombardowanie. Prawie trafione, można powiedzieć. Zostało 9 minut do obrony miasta. 9 minut do ostatecznej obrony tego miasta. Tutaj w ogóle moje działo strzela z pocisków moździerzowych. To też jest ciekawe. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie ich tutaj chociaż na chwilę zatrzymać. Jest, moi drodzy, za duży napór Amerykanów. Boję się, że ta defensywa się nie powiedzie. Moi drodzy, jest tu coraz więcej posiłków amerykańskich. Wyeliminowali mi wszystko. Został tylko jeden samotny waleczny Tygrys. Właśnie na niego tutaj stawiam teraz moje pieniądze. Mam tylko nadzieję, że uda mi się jakkolwiek i cokolwiek tutaj utrzymać. Ja już nie mam złudzeń. Graliśmy tą bitwę, Amerykanów jest zbyt dużo. 5 minut to jest zbyt dużo czasu, żeby się tutaj utrzymać. I to teraz, moi drodzy, nie żartuję. Pantera eksplodowała. Ja już nie mam pieniędzy na czołgi, nie stać mnie na obronę. Tutaj PAK-40 stara się jeszcze skutecznie cokolwiek eliminować. Moi żołnierze niestety padają już jak muchy. Zostały 4 minuty. Jedyny, kto trzyma to miasto, jest mój czołg aktualnie. Aktualnie mój Tygrys jest jedyną moją linią obrony, która i tak jest już dosyć słaba. Tutaj wjeżdżają już pierwsze amerykańskie oddziały. Mój Tygrys już obrywa z każdej strony, nie jest w stanie tego ogarnąć. Mój PAK-40, no można powiedzieć, że mój PAK-40 próbuje to wszystko ogarnąć, lecz nie daje rady. Tygrys zostaje zniszczony, moi drodzy, 2
dwie minuty zostało mi do utrzymania tego miasta. Gdybym był w stanie zniszczyć tego Shermana, byłoby fajnie. Poszedł granat, 3, 2, 1. Aha, no to fajny granat poszedł. Mój tygrys robi teraz jako tarcza po prostu i stoi. No, mój tygrys to jest teraz tarcza Beskidu. Tutaj mam specjalny oddział panzergrenadierów, który powinien... O, i tutaj już koniec misji, moi drodzy. Amerykanie zajmują miasto. Proszę skosić ten czołg. Kopią panzer Shreka. Brakło mi 50 sekund do utrzymania, moi drodzy, nie? Bardzo źle rozplanowana defensywa, tyle mogę powiedzieć na koniec. Bardzo słabo to rozplanowałem. Trzeba było się fazowo wycofywać. Ajajaj. No, to był mój błąd. To był mój błąd. Ale zabiłem prawie 2000 ludzi. Zginęło prawie 2000 Amerykanów. 144 czołgi. Ja straciłem 240 ludzi i 17 czołgów. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym podszedł do tej misji jeszcze raz. Może uda mi się ją przejść. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym materiale. Hejka.